Witajcie, kamperem na dziko w Bieszczady. W kolejnej odsłonie zabieramy Was na Tarnawę Wyżną, gdzie mało osób się zapuszcza, a kamperów w tych okolicach już nie spotkacie. Poza pasjonatami aut wyprawowych 4x4. Pokażemy przepiękne unikatowe w skali kraju torfowiska. Pojedziemy za Muczne, gdzie zobaczycie kolejną dziką miejscówkę nad wodą. I wrócimy do Kalnicy, gdzie zatrzymamy się na nowej miejscówce nad strumieniem Betlinka. Na końcu materiału zobaczycie, dlaczego tak przestrzegamy, by uważać z parkingami nad górskimi strumieniami. Wszystko jak zawsze w maksymalnie krótkim czasie. Zapraszamy. Wchodzi intro i jedziemy. Tarnawa Wyżna. Pewnie niewielu z Was coś mówi ta nazwa, ale zanim przybliżymy Wam tą bieszczadzką osadę, musimy się do niej dostać. A to nie jest tak proste i oczywiste, jak się wydaje. O, już dzika kraina. 4x4. O, jadą znowu. Do Tarnawy Wyżnej najłatwiej dotrzeć ze Stuposia, czyli polskiej stolicy zimna, której odnotowano w styczniu 1964 roku minus 41 stopni, a sama miejscowość dumnie nazywana jest przez jej mieszkańców Bieszczadzką Syberią. Ze Stuposian kierujemy się w kierunku Mucznego, to ta sama osada bieszczadzka, którą widzieliście przy okazji naszego materiału z wejścia na Bukowe Berdo. I w zasadzie do tego momentu dotrzemy tam bezproblemowo. Schody zaczynają się po minięciu Mucznego. 3,5 km przed Mucznym mijamy pokazową Zagrodę Żubrów, wspaniałą edukacyjną atrakcją dla dzieci, ale i dorośli wyniosą wiele informacji. Zagroda powstała w ramach projektu Ochrona Instytutu Żubra w Polsce. W zagrodzie można podziwiać żuby z linii Kaukasko-Białowieski. Zagroda zajmuje około 7 hektarów, a czas zwiedzania około godziny. Przy zagrodzie są dwa spore parkingi, nie powinno być problemu z miejscem do parkowania. Powoli docieramy do Mucznego, mijamy budynek Centrum Promocji Lasów. Z tą promocją lasów wydaje mi się, że też jest coś nie tak, ponieważ zaobserwowaliśmy od pewnego czasu, że nasze Bieszczady wycina się na potęgę, a w ostatnich 2 latach naszym zdaniem proces jeszcze przyspieszył. Sam pochodzę z regionu, który jest największym zagłębiem meblowym w Europie i znam wielu miejscowych przemysłowców posiadających ogromne firmy. I słyszę to samo od jakiegoś czasu, że problem z zakupem surowca. Podejrzenie jest u nas jedno, spłacamy bartelami kredyt zaciągnięty w Chinach. Zresztą sami wejdźcie na mapy Google i zobaczycie, jak sprytnie wycina się u nas lasy, by nie było widać tego z drogi. Mijając Muczne, stan nawierzchni stanowczo się pogarsza i starszy widzom przypomina słusznie miniony czas. Drogowcy coś tam robią, ale tylko punktowo. Mijamy jeszcze bazę nad Rostokami, stadninę konia huculskiego i docieramy na parking w Tarnawie Wyżnej. Z Mucznego do Tarnawy Wyżnej mamy 11 km. Na parkingu w Tarnawie Wyżnej oczywiście można się zatrzymać na noc, jak na innych parkingach Bieszczadzkiego Parku. Opłata wynosi 100 zł, w cenie nie jest liczony dzienny postój i bilet wstępu. Przed wejściem na torfowisko zapoznajcie się z tablicą informacyjną, która rozjaśni nieco pojęcie, czym są torfowiska, jaką faunę i florę można tutaj spotkać. Torfowisko położone jest na terenie nieistniejącej wsi Tarnawa Wyżna. Samo torfowisko jest podzielone na dwie trasy do zwiedzania. Stając do wjazdu na parkingu po lewej mamy dłuższą ścieżkę zwiedzania, po prawej krótszą. Proponuję odwiedzić obie ścieżki. Zwiedzanie torfowiska przebiega po wybudowanych drewnianych pomostach. Torfowisko w sumie ma powierzchnię około 26 hektarów i zwiedzenie go nie powinno zająć więcej jak do 2 godzin. Flora torfowisk to przede wszystkim borówka bagienna, borówka brzusznica, barzyna, żurawina błotna, tużyca skąpokwiatowa, morzewnica zwyczajna, rosiczka okrągłolistna i wiele innych roślin podlegających ochronie. Z fauny spotkamy zaskrońce, żmiję zygzakowatą, liczne gryzonie i polujące na nie lisy oraz wiele przepięknych motyli. Po badaniach w ostatnich latach wyróżniono również 14 gatunków mrówek. Jeśli wybierzemy dłuższą ścieżkę zwiedzania, dodatkowo będziemy mijać bagienny bór sosnowy z domieszką brzozy brodawkowatej oraz świerka. Przez dłuższy okres czasu uważano, iż jest to jedyne stanowisko sosny pospolitej w Bieszczadach. Pogląd okazał się błędny. Sosnę pospolitą znajdziemy również w innych miejscach w Bieszczadach. Optymalna pora odwiedzenia tego miejsca to wiosna. Wówczas torfowiska pokrywają się dywanem kwiatów
innych porach widoki już nie są tak spektakularne, ale samo torfowisko staje się raczej ciekawostką dla zwykłego turysty. Odwiedziliśmy torfowiska Tarnawy w sierpniu i nie jest to najbardziej widowiskowy okres dla tego miejsca. Uważamy, że warto, nawet bardzo warto. Jeśli będziecie w okolicy, koniecznie w miarę możliwości odwiedźcie to miejsce, a jeśli będziecie z dziećmi, to tym bardziej. Wspaniałe miejsce, by na przykładzie pokazać dzieciom współzależności w przyrodzie, co niewątpliwie w wieku dorosłym przełoży się na wrażliwość wobec natury, ale i na umiejętność poruszania się w stosunkach międzyludzkich. Na tym kończymy naszą wizytę na torfowiskach Tarnawy Wyżnej. Jedziemy za Muczne, by pokazać Wam kolejną dziką miejscówkę parkingową. Popołudnie chyba będzie słoneczne, stąd widać, że nad Mucznem świeci słonko. Za to kochamy góry, za zmienność i nieprzewidywalność. Odjechaliśmy trochę od hotelu Lasów Państwowych w Mucznej. To jest jakieś 2 km. Znaleźliśmy tutaj takie fajne miejsce, to chyba jakiś parking był, ale tutaj kawałek dalej drogi budują, tak więc tutaj ten tuczeń leży, to mi się wydaje przynajmniej. Cisza i spokój, chyba po to się te samochody buduje, żeby można było w spokoju odpocząć sobie. Fajne miejsce znaleźliśmy nad rzeczką, 2 km od cywilizacji. Niepokojące jest to, że zapowiadałem od jutra deszcz, a na jutro mieliśmy przewidzianą tarnicę. No. Zobaczymy. Jak będą takie przelotne do 40%, to idziemy. Jak nie, no to trudno, coś wymyślimy innego. W każdym razie miejsce wygląda w ten sposób. Bezkosztowo. Jedyna rzecz, której się można tutaj spodziewać, to straży granicznej i kontroli, bo jest bardzo dużo, ale to ma to swoje plusy, bo człowiek bezpiecznie się wyśpi. Zejście od razu do rzeczki. Rzeczka klimatyczna. Bez problemu dużym kamperem, małym bez problemu tutaj widzicie, wysoko nie trzeba wisieć. Nie jest tak jak nawet linie nad rzeczką, że musiałem pompować swojego, żeby można było wjechać i wyjechać. Ale tutaj śmiało. Fajne, przyjemne, ciche miejsce. Można jechać jeszcze głębiej i dalej na Tarnawie Niżnej, spać na parkingu tam obok torfowisk, ale kosztuje to 100. Moim zdaniem bez sensu wywalać pieniądze i tak samo się wyśpicie parę kilometrów dalej w tym samym klimacie. Po deszczowo-burzowej nocy i poranku jedziemy na Kalnicę, gdzie umówiliśmy się z parą nauczycieli z Frankfurtu nad Menem poznanych przez nas na szlaku. Uwielbiamy nowe znajomości z ludźmi z całego świata. Takie kontakty to skarbnica wiedzy, ale i lekcja tolerancji na odmienność kulturową i zwyczaje. Zabieramy Was na kolejną miejscówkę, której nie widzieliście jeszcze w naszych materiałach z cyklu Kampery na Dziką Bieszczady. Dawaj. Dawaj, prostuj koła! Chyba dla każdego mężczyzny kobieta w domu, która nie boi się prowadzić, to nieoceniony skarb. Moja kinusia pojedzie wszystkim, co ma silnik. I nieważne gabaryty. Sam czasem myślę, że pojazdy podwodne i powietrzne też nie przysporzyłyby jej większych problemów. Pomysłowo! O tym miejscu wspominaliśmy Wam już przy okazji materiału z 7 odcinka z cyklu Kamperem na Dziką Bieszczady, zatytułowanego Dzika miejscówka nad Wetlinką. Tam również zobaczycie fajne miejsce nad tym samym potokiem. Wspomniana para Niemców dotarła z małymi problemami do nas po godzinie, kierowana przez nas telefonicznie. Nie mogli po drodze z nikim miejscowym nawiązać kontaktu, ale dotarli, to najważniejsze. Wspólny wieczór upłynął na smacznym jedzeniu, odrobinie alkoholu i wymianie doświadczeń z podróży. Oboje swoim Fiatem Ducato objechali już połowę świata. Nas jednak interesowała Afryka, ponieważ leży to w naszych planach na przyszłość, jak typowo wyprawowe auto zbudowane na Unimogu. Ale to przyszłość, może nie tak odległa, ale nadal przyszłość. Wczoraj piękna pogoda. Zapowiadali krótką burzę i bleszczyk na noc.
popadało ze 2 godziny i rzeka podniosła się zaraz o kilkanaście centymetrów. Tak więc was bardzo przestrzegamy. Prognozy sprawdzać co 2 godziny max. Klimat w dzisiejszych czasach oszalał i jest to nasza wina niestety. A woda podnosi się cały czas, bo to widzę, wszystko schodzi z gór. 2 godziny deszcz. No ale tak to wygląda. 2 godziny deszczu. Jak będziecie tu parkować, to musicie bardzo uważać. Patrzeć na prognozę. A prognozy trzeba sprawdzać co godzinę, co 2 godziny, bo cały czas się to zmienia. Rano mówią, że jest deszcz. Okazuje się, że od południa ładnie świeci słońko, a wieczorem przychodzi burza. Na tym kończymy naszą relację w tym odcinku. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to doceni naszą pracę. Daj łapkę lub suba. I zapraszamy do naszego kolejnego materiału z cyklu Kamperem na Dziko Opieszczanym.